Marceli, taki nieoficjalny debiut w barwach korony dzisiaj za Tobą. Jak ocenisz to spotkanie? No, bardzo dobry sprawdzian przed ligą. Cieszy na pewno zero z tyłu. No i mam nadzieję, że będziemy tak samo bronić w, w lidze i to się przełoży na ligę. Bardzo dużo sytuacji z naszej strony, trochę niewykorzystanych, ale, ale były kreowane, także, także myślę, że tylko dołożyć skuteczność i, i, w, lidze, i w lidze będzie bardzo dobrze. Ty zbyt wiele pracy dzisiaj nie miałeś, niemniej jedna z interwencji naprawdę klasowa. Nie wiem, czy sobie ją przypominasz. A ta komunikacja z linią defensywy, rozumiecie się już tak w miarę dobrze po tych przygotowaniach w Turcji? Tak, tak. Na pewno pomogły. Ten obóz na pewno dobrze pr przepracowany. I, I na pewno z każdym dniem, z każdym treningiem, z każdym meczem, z chłopakami z defensywy rozumiem się coraz lepiej. No i, i oby tak dalej. A jak czujesz się już w drużynie? Wiem, że Chrzest za wami, a od razu. Poleciałeś prosto tak naprawdę po podpisaniu kontraktu do Turcji, więc tak naprawdę chyba dla zawodnika fajna sytuacja, bo wchodzi do drużyny, wchodzi na zgrupowaniu do drużyny, więc może się z tą drużyną zżyć. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z tych dni w Kielcach? No tak, zgadza się, od razu po podpisaniu poleciałem do Turcji, no i na pewno wrażenia są bardzo dobre, bardzo fajna drużyna, zgrana ekipa, bardzo dobra atmosfera, wszyscy chłopacy bardzo w porządku, dobrze nastawieni, no i, i takie są moje wrażenia, dlatego mam nadzieję, że to się tylko przełoży na, na boisko i, i będzie bardzo dobrze. Rywalizacja w bramce ogromna, masz trzech kandydatów do, do tego miejsca, no to teraz nie mogę nie spytać o współpracę właśnie z bramkarzami, jak ona przebiega? No tak, myślę, że ta rywalizacja jest każdemu potrzebna i, i na pewno dla każdego, dla każdego jest dobra, dla każdego jest na plus. No i mam nadzieję, że tutaj też tak będzie, że, że na pewno będziemy sobie pomagać i, i będziemy się rozwijać. Wszyscy, wszyscy będziemy szli w dobrą stronę i, no i, i, i będzie, będzie ta współpraca bardzo owocna. Dzisiejszy sparing w takich śnieżnych warunkach. Ten śnieg zaczął padać w drugiej połowie. Cały tydzień generalnie mocno śnieżny i mroźny. Dla Was trochę przeskok pogodowy po tureckich, może nie tyle co upałach, ale jednak słońcu. Jak się trenowało przez ten tydzień w takich no niecodziennych, jak na ostatni czas w Polsce warunkach? Myślę, że my nie narzekamy na warunki, gdzie by nam kazali trenować, byśmy trenowali. Dlatego, tak jak powiedziałem, yy, drużyna jest i jest AKS i, i dlatego yy, nie mamy prawa narzekać. No ale, ale na pewno jest, to, jest ta zmiana, yy, chociaż no, yy, tu już się przystosowujemy do warunków ligowych, tak? I, i dlatego yy, dobrze, że wróciliśmy właśnie, właśnie w ten moment, w którym, yy, w którym dobrze się przygotuj przygotujemy w takich warunkach yy, do pierwszego, pierwszego spotkania yy, już za, za tydzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo.